Hello guys, witam cieplutko, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, jaka jest sprawa na dzisiaj? Sprawa jest, chciałem kilka słów o G powiedzieć, co można zagrać w G. Więc to już wcześniej mówiliśmy, że można G do C add 9 przejść w ten sposób. Prawda? Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dzisiaj omówić, wspomnieć, prawda? Może większość z was wie. Dla mnie jest to odkrycie tygodnia, więc chcę się podzielić ze swymi subscribers. Słuchajcie, jak macie G tutaj, prawda? Te bardzo klasyczne, bardzo szkolne, bardzo podstawowe, trzema palcami, nie to rockowe i rock'n'rollowe, tylko te zwykłe G. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na co, na pewną rzecz, którą możemy zrobić. Więc ja uderzam G, ale jeśli podniosę palec, pierwszy teraz jest bezrobotny, prawda? Więc ja zabieram drugi, mam dwa wolne palce, tu te zostawiam. Tym palcem pierwszym i drugim ustawiam C-dur. Widzimy, co się dzieje, ile się muzyki tworzy. Ja o tym nie wiedziałem, przyznaję szczerze. Ja wiedziałem o takich G na przykład... takim no to trudniejsze, ten jest dla mnie prostszy, wiecie, przypominam, ustawiamy G proste i myślimy, że pierwszym, drugim palcem chcemy zagrać C-dur. Przymarznięte palce są na progu trzecim struny pierwszej, szóstej, one są salid G-dur, prawda? Zwróćcie uwagę, chodzi mi o ten moment G, C, kawałek C i znowu na G przechodzę. Będziemy już to rozumieli i wiedzieli? Ok. Więc gramy klasyczny bluesowy i uderzamy G. I uderzamy amol. Uderzamy klasyczne C. DD7. G, C, add 9, prawda? Czyli akordy już znamy. Jaka jest zagrywka pomiędzy? Bardzo bluesowa, już o niej mówię. Drugi próg struny trzeciej, slide na próg czwarty. Uderzamy próg trzeci struny drugiej. Przechodzimy z powrotem na czwarty. Prawda? Tak jak przyszliśmy. Do pustej i uderzamy dźwięk E na strunie czwartej, gramy drugi próg. Nasze G omawiane. C. Dziękuję za waszą uwagę. Take care, bye guys. See you soon. Bye bye.